Dzień dobry, dziewczyny i chłopcy. Dzisiaj pobrudzimy sobie rękawiczki, ponieważ w tym odcinku emulsja światłoczuła spotka się z siatką śródrukową. Czyli będziemy, mówiąc pokrótce, nanosić emulsję na siatkę. Do tego będzie nam potrzebne co? Światełko, najlepiej żółte, gdzieś tam w tle. Rynienka do nakładania emulsji. Będziemy ją nanosić akurat w ten sposób, tak nam pasuje wymiar. Rakla, to jest w drugim podejściu, żeby sprawdzić, jak taką raklą też się nanosi emulsję na siatkę. Kawałek kliszy, czy folii takiej w miarę sztywnej, po to, żeby z rynienki wydłubać emulsję po skończonej pracy. Sama emulsja oczywiście, to w tym wypadku będziemy działać na emulsji jednoskładnikowej, tak szybkiej do prostych szablonów. No i rameczki, jakaś podkładka, żeby nam się tutaj wszystko nie pobrudziło. Także robimy pstryk. Po drodze znalazłem jeszcze taką szpatułeczkę. A więc otwieramy pudełko z naszą emulsją. Nalewamy emulsję. Oj, za dużo. Będzie przetrę krawędź. Bierzemy siatkę. Emulsja jest dosyć gęsta. I tutaj zaczekamy, aż ładnie nam spłynie. Przykładamy do siatki. I czekamy, aż wyrówna się jej linia. Jednoskładnikowa emulsja jest gęsta. I do tego zajmuje to chwilkę. Mamy to. Idziemy. I na górze zakręcamy. To samo zrobimy z drugiej strony. Tak naprawdę chodzi jeszcze o to, żeby zebrać nadmiar tej emulsji. Pamiętamy też, żeby od strony raklowej zrobić to jako ostatnią czynność. Zebrałem jeszcze trochę. Także już tak na tą rynienką postawioną bardziej w pionie zbieram nadmiar. Dobra, tak wystarczy. I chowamy to w ciemne miejsce do wyschnięcia, w pozycji poziomej. Najlepiej tą stroną do góry, czyli tutaj jakieś podkładeczki. No i widzimy się za chwilkę. Wracamy po krótkiej przerwie. Musimy też po sobie posprzątać, jako że emulsja nie jest najtańszą chemią do sita. Możemy tutaj troszkę już próbować odzyskać ze drewnienki. Właściwie trzeba to zrobić. Potrzebne nam w tym celu będzie jeszcze o. To sobie spływa. O, dobra. A drugą ręką, jak to będzie widać, spróbujemy zebrać jej nadmiar w ten sposób. Patent z kliszą jest dosyć fajny. Co prawda trzeba mieć stare klisze pod ręką. Wybiera emulsję całkiem czyściutko. O, to już się akurat zmienia. Dobra, to idziemy myć. Teraz pobrudzimy sobie rączki jeszcze bardziej, bo zrobimy nanoszenie emulsji na ramkę metodą taką zupełnie partyzancką, można powiedzieć, że bezkosztową.
czyli zrobimy to zwyczajnie raklą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tutaj się nie pobudzę. Otwieram pudełeczko nasze magiczne. No i plan jest taki. Naniosę, jak to będzie to, też zrobię w ten sposób. No, nasze narakle. Biorę naszą ramencę. Stawiam ją w ten sposób do dołu. Tutaj może zrobimy tak, żeby to, będzie to się nakładało. I tak. Jedziemy. Póki nam emocji starczy. Kończymy. O! Niestety, do końca tutaj nie dojechało. Mamy taką plamkę. Nałożymy jej jeszcze więcej. O, wszystko będzie pięknie brudne. I o to właśnie chodzi. Tutaj jeszcze dorobimy fragmencik. Czemu nie? Zaraz będziemy zbierać nadmiar. Tylko jeszcze spróbujemy zalepić oczka z tej strony. Dobra, teraz będziemy zbierać już nadmiar, bo jest tej emulsji sporo. Proszę bardzo, do odzysku. Hop. I teraz tak. Troszkę dzisiaj zostało. I do pojemnika. Nie zależy nam w tym momencie na grubej warstwie, bo tak aby dłużej schła i robią nam problemy, a nie będziemy robić jakichś dużych przebiegów na tej siatce, na tym wzorze, więc... Dobra. Dobra, jeszcze może raz. Zebrane. I ostatnia warstwa z tej strony, bo tutaj będzie jeździła rakla, więc musi mieć gładką powierzchnię. I właśnie dlatego też samo jeszcze sobie obrócimy to. No i jest git. Czyli tak jak zawsze. Pstryk. Pstryk. Idziemy suszyć. Cześć dziewczyny i chłopcy. Dzisiaj przejdziemy do świecenia sita. Do świecenia będzie nam potrzebny profesjonalnie urządzony statyw, stworzony z tego, co akurat mieliśmy pod ręką. No ale najważniejszym elementem jest oczywiście lampa halogenowa, tak zwana przenośka halogenowa w tym momencie. Takie zabezpieczenie wymyśliliśmy. Mam nadzieję, że to nic nam nie spadnie na głowę. W halogenie jest zamontowany żarnik o mocy 500 W. W tym momencie troszkę trudno jest dostać 500, więc no, można też się pokusić o żarnik 400 W. Do tego będzie co nam potrzebne? No oczywiście sam już nasza rama z emulsją, natomiast ona jest teraz przy tym światełku bezpiecznie schowana w czarnym pojemniku. Wyciągniemy ją tylko do świecenia. Będzie nam potrzebna oczywiście klisza. To jest wzór wydrukowany drukarką laserową. Tutaj postaram się pokazać tak, żeby było widać, że jednokrotny druk
tutaj widać przebicie, ale jeżeli to złożymy, to już jest idealna głęboka czerń, taka jaka jest nam potrzebna do świecenia. Folia została trochę przycięta, tak aby się zmieściła w naszą, na naszej ramce, żeby brzegi nie wystawały. Mamy do tego także od góry będziemy kładli kawałek szyby, który dociśnie ten wzór. Wzorem jest 001 i przy drukowaniu kliszy drukujemy tak jak widzimy, nie żadne odbicie lustrzane. Oczywiście zakładając, że światełko mamy z góry. Więc układ jest taki. Przygotowujemy naszą ramkę. Stroną drukową, czyli stroną tak zwaną wypukłą, będzie ona skierowana do góry. Tutaj od spodu w światło ramki zainstalujemy taki wkład. Ten jest akurat wykonany ze styropianu. Chodzi o to, żeby była czarna powierzchnia, która będzie ściśle przylegała do siatki od spodu, żeby nie było jakichkolwiek podświetleń tego światła, żeby nie świeciło nam emocje tam, gdzie byśmy nie chcieli. Na to idzie ramka, na to idzie nasz wzór 001 i szyba. Szyba dociskająca. I wtedy świecimy. Zmienimy trochę oświetlenie i będziemy już instalować ramkę do świecenia, włączymy odliczanie. Jeszcze w ramach przygotowania do świecenia sita musimy wspomnieć o tym, że wysokość źródła światła nad naświetlaną powierzchnią to tak książkowo jest jakaś tam 1,5 przekątnej ramy. Chodzi tylko o to, żeby ten snop światła miał miejsce się rozproszyć, nie był skoncentrowany tylko na środku samej ramki. Akurat w tych ustawieniach z żarnikiem 500 i do tej emulsji jednoskładnikowej czas naświetlania przyjmiemy, że będzie wynosił 4 minuty, więc przygotowujemy sobie na telefonie minutnik. Będziemy odliczać czas w momencie, kiedy włączymy światełko, już będziemy tutaj mieć wszystko ustawione. Dobra, wracamy z naszą ramką z czarnego pojemnika, który tutaj mamy. Wyjmujemy, jak to wygląda. Wkładamy pod spód wcześniej przygotowaną wkładkę. Instalujemy pod źródłem światła. Tak układamy wzór. Taki będzie 001. Więc w ten sposób. Akurat tutaj wystają zszywki, więc ta szyba nie może zachodzić na te zszywki, po to, żeby mocno mogła docisnąć. Włączamy nasz minutnik, stoper i odpalamy światełko. Kończymy powolutku nasze świecenie. Bierzemy, zdejmujemy wszystko co trzeba i chowamy ramkę do naszego plastikowego czarnego pojemnika. Kolejny krok to wymywanie emulsji. Będziemy to robić przy sztucznym świetle. Staramy się unikać światła dziennego, szczególnie przy tej emulsji jednoskładnikowej, która jest dosyć szybka. Ok, przechodzimy do wymywania wzoru. Krok pierwszy to nawilgocenie tego wzoru. Może źle się wyraża. Chodzi o to, żeby namoczyć ten wzór, żeby woda mogła przereagować. Może woda być delikatnie ciepła. Wyjadę nam się coś tutaj. I takie przebarwienie. Dobra. I jak mam to tak namoczone, ja to jeszcze schowam na chwilkę do pudełeczka. Tak zostawimy na 1-2 minuty. Potem jak ramka sobie poleżała w wodnych warunkach, spróbujemy wypłukać wzór.
Wzór zdaje się, że jest wypłukany. W tym momencie można zrobić tak. Już w tym świetle ta pozostała emocja jeszcze bardziej nam się utwardza. Wysuszymy ją lekko papierem i jeszcze raz przejdziemy po to, żeby ją utrwalić pod naszą lampą. Przecieramy wzór. Może być taka sytuacja, że emulsja, jeżeli jest dosyć rzadka, to z wodą może nam zacząć spływać na już te wymyte fragmenty wzoru i powstanie taka membranka, błonka tej emulsji, którą będzie widać, ok, tą różnicę w kolorze, tak? Czyli będziemy myśleli, że wzór jest wymyty, natomiast oczka mogą zostać zaklejone. I albo czasami jest tak, że albo to się przy druku, przy tam pierwszych przedrukach wykruszy, a czasami niestety trzeba siatkę od nowa całe się to naświetla. Wracamy ponownie do naszego stanowiska bojowego. Wyciągamy naszą ramkę z pudełka czarnego i wchodzimy zwyczajnie już bez żadnej folii, bez podkładów, bez szyby. Chodzi tylko o to, żeby troszkę jeszcze promyczków ta emulsja złapała, po to, żeby się utwardziła odpowiednio i w czasie druku także nie reagowała z farbami. Dzięki temu też w kolejnym procesie odwarstwiania, czyli zmywania świta na czysto, będziemy mieli łatwiejszą robotę. Jeżeli chodzi o czas takiego doświetlania, wystarczy tam 1-2 minuty dosłownie. Z drugiej strony także te części obok wzoru zaczęłyby nam z tą emulsją schodzić, czyli najpierw wypłukalibyśmy to, a później emulsję. To oznaczałoby, że mogliśmy na przykład zapomnieć o odtłuszczeniu siatki albo wzór nie był dostatecznie doświetlony. Tak się prezentuje nasz wzór. Kolejny krok to wydruki. Jeszcze jedna ważna rzecz. Aby usystematyzować wiedzę, napisaliśmy krótki poradnik dotyczący metody emulsyjnej sitodruku, jak w 25 krokach przez nią przejść. Jeżeli interesuje Cię to, daj znać, zapisz się do naszego newslettera na stronie sitofach.pl/z, jak zapisy. W podziękowaniu odeślemy Ci link do pobrania tej produkcji.